pierwszego mogliśmy już widzieć w pojedynkach na zasadach MMA, czyli Taxi Złotowa. Drugi znowu, z tego co wiem, to też już jedną walkę ma za sobą, ale też mogliśmy go widzieć w pojedynku na potężne liście, czyli Punch Down, który nie pamiętam, czy wygrał ten pojedynek, czy przegrał, ale na pewno ma spore doświadczenie w tym. No jak widzimy, wiekowo panowie również doświadczeni, ponieważ 34 lata po stronie Szymona Września, czyli Taxi Złotowej, 38 po stronie Grzegorza Smolińskiego. Wzrost bardzo podobny, waga również. No, 5 kg różnica, umówmy się, że w wadze ciężkiej to jest żadna różnica. Piąteczka i teraz prosimy nie mrugać. Ciekaw jestem, no. Ten luz, co zaprezentował nam na wejściu Szymon Wrzesień, przekłada się na walce, bo bardzo ładnie, luźnie pracuje na nogach. A tutaj Grzegorz Smoliński, widać, że tutaj będzie polował na potężny cios. Zobaczymy, jak długo. Miałem przyjemność w lato być na obozie Syl Artu razem właśnie z Szymonem Wrześniem. I przyznam, że byłem naprawdę zaskoczony pozytywnie jego umiejętnościami. Teraz widzimy tutaj Grzegorz Smoliński. Wrzucił wszystko na jedną kartę ten. O, ale siła po stronie Szymona. No. Przepraszam, po stronie Grzegorza. No widać, że złapał tylko te nogi, jak wyrwał to tylko raz. Jak szmacianą lalką rzucił teraz Szymonem Wrześniem. Gdzie trzeba przyznać, że no trochę kilogramów Szymon ma więcej niż szmaciane lalki. Teraz oddanie pleców. Chyba będzie kolejne obalenie. No, moim zdaniem Grzegorz tutaj musi się mocno skupić na, jak na obaleniu, to na kontroli pozycji i szybkim zakończeniu pojedynku. Teraz bardzo ładne te kolana. Tak, widziałem, że chyba tam doszło do wątroby te kolano jedno, chociaż tutaj nam teraz Grzegorz pokazuje, że raczej na nim to wrażenie nie zrobiło, ale no, boję się troszeczkę o kondycję Grzegorza, bo już widać, że... Chwila przerwy na oddech. Iluj. Tak, i tutaj te braki techniczne po stronie Grzegorza Smolińskiego będą coraz bardziej widoczne ze względu na to, że coraz większe zmęczenie będzie do niego dochodzić. Tutaj widzimy, że Szymon Wrzesień oddycha bardzo dobrze. Rusza się jak na swoją kategorię wagową bardzo dobrze. Teraz bardzo mocny, prawy przestrzelony, znowu sklinczowana walka, jakieś kolana. No na pewno ten spokój wydaje się, że może się tutaj mocno przełożyć w końcowych aspektach tej walki. Ładne teraz te uderzenie. Ładnie pracuje Szymon Wrzesień, bardzo ładnie pracuje. Oj. Złe informacje dla Grzegorza Smolińskiego, ponieważ to nawet jeszcze nie połowa rundy. Moim zdaniem teraz taktyka Grzegorza będzie wyglądała: podejść, to ci lutne. No a myślę, że Szymon nabrał wiatru w żagle, widząc właśnie takiego słaniającego się już troszkę z sił Grzegorza Smolińskiego. Teraz obkopanie, walka taka na czutce, na dystansie. No ale z drugiej strony Szymon też nie może pozwalać na to, żeby sobie Grzegorz odpoczywał jak chce, żeby to zmęczenie tylko narastało, a nie przeradzało się w to, że Grzegorz sobie w danym momencie walki będzie odpoczywał, no to musi atakować, musi robić presję na Grzegorzu. Ale tu już słania się na nogach. Wędka. O proszę, Artur, znasz to. No, bardzo ciekawe. Co by nie mówić o Taxi Złotowie, akurat tą akcją mi zaimponował. Tak, widać, że bierze przykład z najlepszych. I dalej, okopywanie przedniej nogi, no zobaczymy, jak długo będzie w stanie wytrzymać to Grzegorz. Panie Grzegorzu, bierzemy oddech i bijemy tego Taxi Złotowę. Tak, proszę, jest... podmuch wiatru! Ale czy w tym szaleństwie jest metoda? No, ma wyłapaną nogę Szymon Wrzesień, czy pokusi się o zmianę pozycji, obali nam tutaj Grzegorza. Czy faktycznie ta różnica siły jest na tyle mocna, że... Ale tu widzę, że już sobie siedzi Grzegorz, więc myślę, że zaraz tutaj będzie kwestią czasu. Tak jest, ustabilizuje pozycję Szymon z góry. No i mamy pozycję i wydaje mi się, że to będzie początek końca tego pojedynku, bo jeszcze minuta 15 do końca. Umówmy się, że Grzegorz tutaj nie będzie... Nie spodziewałbym się po Grzegorzu, że zaraz nam tu urwie jakąś skrętówkę. Będę widział tutaj kanonadę ciosu wyprowadzoną w głowę Grzegorza. No, zobaczymy, na jak długo będzie miał siły, żeby jeszcze klinczować Szymona. No, mocno zmęczony Grzegorz Smoliński.
na takim zmęczeniu, bądźmy szczerzy, on miałby problemy, żeby teraz szybko, dynamicznie wstać do góry, nawet gdyby Szymon Wrzesień, czyli taksi Złotuwa, na nim nie siedział, no, że siedzi, no to 100 kilo dodatkowe obciążenia jest. Ale umówmy się, że Szymon się nie spieszy do końca tego pojedynku, bo umówmy się, że przed chwilą łokcie w jego wykonaniu, no nie były to łokcie, które jakby dążyły do skończenia pojedynku, chociaż teraz jakby na zaprzeczenie mojej wypowiedzi zabiera się do pracy Szymon, ale jakoś też bez zbędnego pośpiechu. Ma świadomość tego, że jest zawodnikiem w tej walce lepszym i zawodnikiem, który ma zdecydowanie więcej tlenu. On tutaj naprawdę nie widać po nim tutaj upływu właśnie. No zaczyna się bawić ze swoim rywalem. No tak, bardzo tak, pewny tak, siebie tak. Szymon Wrzesień. No ponieważ tutaj Grzegorz Smoliński nie jest w stanie mu zagrozić. Bądźmy szczerzy, ten zawodnik jest już potwornie zmęczony. Tak jak mówię, on ma problem, żeby wstać bez siedzącego na nim taksi Złotówki. Artur, szybki typ, wyjdzie do drugiej rundy Grzegorz? Uważam, że nie, ze względu na to, że zauważmy, no to on już staje z pomocą narożnika, więc tutaj moim zdaniem walka zostanie zakończona. Koniec walki. To, co przypuszczaliśmy, to się stało. Dobra decyzja moim zdaniem sędziego Piotra Jarosza, no bo nie wyglądałoby to ciekawie na pewno.